Moi drodzy, z tej strony Scorpio, witam was w 11 odcinku z Assassin's Creed Unity. Od razu tu rozpoczniemy tą misję, bo akurat tam dotarłem. Niestety musiałem z Notre Dame zapieprzać trochę, ale trudno się mówi. Zobaczymy, co to za misja. Zbadaj plotki o obecności szatana i połóż im kres. Bardzo niereligijne zadanie, ale dobrze. You drink the water, the devil comes to you and lures you away with promises. One of the fountains is right there. Interesujące. Czemu mi te fontanny tam wskazuje, skoro tu mam zielone pole? Nic nie ma. A? O, jest jakaś fontanna czy coś. Aha, dobra. Co, mamy pić? On się nawet nie napił. Lole. Come to me. I can give you untold riches. Eternal life can be yours. Everything you desire. What? Just come to me. Yes. Closer. Closer. The fuck? Really? Może ktoś tam jakiś mikrofon podłożył albo coś, żeby udawać tego szatana. Ej, bez jaj. You will have whatever you wish. Chyba sobie żartujesz, życiu. Come to me. I give you untold riches. Aha. No to musi być jakiś fake, albo szatan. What? Co ty jesteś? To jest ten diabelek. Bardzo mi zagroził. Bardzo mnie utytułował bogaczem. Mikstura wywołuje halucynacje, bo ma miona ofiara, wchodzi w zasadzkę i jest natychmiast atakowana. Oho. Dobra. To już się robi dziwna misja. Szczerze przyznam. Trzeba ją rozwiązać do końca. Bo tak nie może. Kurde, a stawki biedaka w spokoju. Mam nadzieję, że już... Nie, dziękuj, naprawdę. Cała przyjemność po mojej stronie. Muszę sobie stopę włączyć. Oczywiście zapomniałem. Okej, okay. Mamy już was parę minut. Może tak z 3-4 minuty. Więc nadrabiam stratę. Dobra, już jesteśmy niedaleko kolejnej sfejkowanej fontanny. Tutaj nie biegam, bo wiecie, są tłumy. To jest pewnie ta fontanna, nie. Gdzieś tutaj. Mamy przy okazji skrzynię, zamkniętą. Moment, najpierw trzeba wyczyścić teren. Okej. I zaraz się napijemy. Jeszcze ich tu oblukamy. Dokładnie. Ok. Na co mężczyźnie podkładny makijaży? Żal. Okej. Okay. Może dla żony? O, strzelnicza, to by się przydało. Oficjalnie jesteśmy tutaj, to może bym otworzył tą skrzynię, ale jeszcze widzę przestępcę. Jeszcze Francuzika trzeba zabić. Dobra. Już mi tu nie przychodźcie, bo chcę się napić, no.
eksperyment robimy, a nie będę was ciągle prał, bo wy tu sobie chcieliście przyjść. Nie ma bata. Każdy, kto mnie tutaj sprowokuje obecnością, no to już tu pada zazwyczaj. Dobra, a teraz tą skrzynię otwórzmy jeszcze. Ciekawe, czy ona będzie trudna. O, pięknie. Nieźle. Mam skilla. Jeszcze mi go nie brakuje. O, tisiak. Pięknie. Nieźle. Dobra, napijmy się. Tylko Arno, ty pij, znaczy rzeczywiście, a nie tylko zaglądaj do wody. Come to me. What? I can give you untold riches. To jest kobieta. Nie, to są jakieś fejki, a nie szatany. Tak naprawdę. Za niebiesko. Bliżej to ja ci mogę coś wsadzić. Jak chcesz. To będziesz miała bliżej. Puść mnie, kobieta. Znowu jakiś przestępca. Wstaw go. Ale fajnie to wygląda, takie opętanie na niebiesko. Ja nie wiem, czemu akurat niebiesko. Oj, to mamy kolejną misję asasynów. Misję kooperacyjną. Nie teraz, naprawdę. Bardzo chciałbym, ale nie teraz. Gdzie jesteś? You can't shake me, dog. Jeszcze ty? Spadówka. Dobra. Dobrze z was szatany. Gówno mi robią. Są po prostu słabi. No, weź ty go przeszukuj. Dobra. A może skorzystamy z windy? Nie. Pięknie. Teraz jeszcze można przepędzić tych duchów z bombki dymnej. Pewnie. Powinniśmy mieć już bomby kukowe, ale takie też są dobre. Dobra. Już niedaleko. Ale dziwna misja, naprawdę. Dość niecodzienna. Mogę tak to ująć. A, jest znaleziona fontanna. Dobrze, zaraz się napijemy z niej. To spokojnie. Dobra. Nie przeszkadzam wam? Państwo? A, co robisz? Aha, wąchasz siebie, dobra. A ty? To chyba coś musi, kurde, chyba stopy myje. Chociaż nie, buty ma założone, to nie wiem, jakby mogła mieć stopy. To też się wącha, czyli się myją. To śmierdzą, będą wiecznie śmierdzić. Co tak na mnie się patrzycie? Znowu ten głos. Wkurza mnie to już. O kurde, jeszcze na czas! Oż w pizdę. Ja wam nie wierzę. Dobra, ciszej tam. Chyba jesteście gdzieś... Czekaj. Nie tu, pewnie tutaj. Założę się, że gdzieś tutaj pod ziemią. Jakiś podziemny tunel, nie? Ładnie. Nie, nie da się uderzyć. Nie ma mocnych dla mnie. Nie wiem. Aha, proszę. Macie swój prezent. Żeby koniec misji?
Tak, koniec misji. Wspomnienie dość nietypowe, skomplikowane, ale banalne. Więc no i tak oceniamy to na 5200 livrów. Kontynuujemy. Misja naprawdę chora. Ale zabiliśmy ilu? Chyba 6 drabów. Co, misja naprawdę wydawała się bardzo prościutka. Dobra. Ile mamy teraz livrów? Sobie zobaczymy. 4, no prawie 5k, no to nie jest jeszcze źle. Się wzbogacamy w miarę możliwości. Jakieś misje, to jest kooperacyjna, to jej nie tykamy. Kolejna misja, paryskie opowieści, kult Baphomet. A, może dotkniemy trochę tej misji. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Nie jest ona aż taka trudna. Znaczy, nasz poziom trudności nie wymagany jest tak bardzo. Mamy teraz 3 diamenty, więc jesteśmy już lepsi w tym. Tu mamy skrzynię, ale nie chcemy się do niej wchodzić. Niecałe 100 metrów, to dobrze, że nie mamy aż tak daleko do tej misji. Z Lucierem nam się wczoraj wspaniale grało tą misję po raz drugi. Tam otwieraliśmy te drzwi, co prawda. Trzeba wiedzieć, że trzeba otwierać te drzwi, które nie są aż takie trudne. Już tak to mogę ująć w najprostszym pojęciu. Czemu to nie zabijesz? O, i ładnie. Napadnięty. W bardzo prosty sposób. Co dygasz? Ci tu życie ratuje, a tobie jeszcze nie pasuje pewnie. Dobra, to pewnie przez okienko sobie wyskoczymy. Aha, nie. Zara, no moment. Myślałem, że przez okno sobie mogę wyskoczyć. Ale nie da się. Nie chcę kooperacji, chcę to. O. Mogę? Aha, ta misja pewnie jest najdłuższa. Nie? No tu jest ta misja, tylko koleś mi przeszkadza. Ja chcę ten kult Baphona wykonać. Muszę chyba wybiec. Moment, nie, jakoś tu muszę ogarnąć. Co ty robisz? Powaliło ci już żarno. Wiem, może zostałeś trochę opętany, ale nie przesadzaj też. Chcę misję jednoosobową. O, i nie ruszaj się, teraz bierzesz się. A4 sobie. Jeśli chcesz dołączyć do kultu Baphomet, musisz stealć 2 holy chalices z katedry Notre Dame i bring them to me. Bardzo prosta misja, ale najpierw chciałbym pomóc obywatelowi. Aha, pomogliście. Okej. Macie lekarstwo, ja to zrobię. Dobra, czekaj, jeszcze to dobić. Ok. Co się tak dyga, że ja go chciałem tylko, wiesz, nie szkodzić. Dawaj mi wszystko, co to macie. Każdy grosz się liczy. Niekiedy nie, ale w takich sytuacjach owszem. O, jest lekarstwo. Zawsze się znajdzie jakieś lekarstwo na wszystko. Dobra. Żywe, żywe. Dobra. Moment, do Notre Dame. W sumie czekajcie. Do Notre Dame się nie będzie trudno dostać teraz, skoro mamy zdolność do otwierania tych zamków. Jezu, Arno. Chcesz się na serio zabić kiedyś? Widzę, że no, niedaleko ci do tego. No i dobra, sprawdźmy, czy możemy to w ogóle otworzyć. O, a damy radę w ogóle? Pewnie, panowie. No i wchodzimy. No i git. I git. I można wchodzić. Dobra. No,
No i mamy teraz skróty do Notre Dame. I to jest o tyle dobrze, że już nie muszę męczyć. Ukradnij kielichy. No, takie łatwe to nie będzie, jak widzę. Straż jest obstawiona. Dosłownie. Teraz jak to zrobić? Żeby tu nikogo nie zabić, nie zaszkodzić innym. Najlepiej z bomb dymnych, powiem wam szczerze. Ja nie wiem, jak to wypali w ogóle. Lol, on może po tym obrazie chodzić. Jaki żal. Ale lepiej nie chodzi, bo niszczysz tylko kurde dzieło sztuki. Arnony, nie rób z siebie pajaca. No, łatwiej byłoby od tego kielicha zacząć. Chyba. Moment. Najpierw muszę zobaczyć, jak jest straż obstawiona. No, jest obstawiona w sumie. Tak trochę. No to właśnie zacząłbym od tego kielicha. Oni wszyscy są odwróceni do mnie. Znaczy w przeciwnym kierunku. Więc wiecie. Można było spróbować. Tylko teraz no, trzeba odkucnąć to wszystko. To ukraść. Wręcz nie wierzę, że się udało. Teraz jak z powrotem. Teraz jak z powrotem na górę się nie damy radę, tak? Tak nie damy radę. Jakieś pomysły. Najpierw weźcie się ukrył. O, i dzięki, no to mi chodziło. Dobra, no zauważą mnie, jeżeli się ujawnię. Nie. No to coś trzeba teraz. Tam mamy właśnie ten wyciąg. Lol. On się patrzył w moją stronę, widział mnie. No wszystko, nie zajrzał. No mamy tu ten wyciąg. Jakbym go teraz tutaj tak lekko zabił i uciekł. No. I wyszło. Dobrze, teraz będą szukać winowajcy. Ale myślę, że nie będą się już tym aż tak bardzo przejmować. Tak bardzo też. Dobra, teraz trzeba będzie ukraść ten kielich. Okay, to tak rozegrać. No, już nie ma problemu takiego dużego. Czemu on odskoczył? O. Zniknął. Pięknie. No ściebie to jest naprawdę profesjonalny złodziej. Pomóc z naginaczem. Dobra, to trochę parkuru. Nie zaszkodzi nam. Pięknie. No nie wierzę, no Arno to jest naprawdę zdolny złodziej. Teraz trzeba będzie pomówić z naginaczem. A żeby z nim pomówić, to muszę stąd jakoś wyjść. Najlepiej by było, jakbym otworzył. Albo nie, inaczej. Inaczej. O, i możemy teraz to otworzyć. Na spokojnie. Fajnie. Misja naprawdę... typowo dla złodziei. To otworzymy bez problemu pewnie, no pewnie. Aj! Się skusiłem trochę. Jeee! Yeah. Teraz się udało. Dobra, pięknie. I skok wiary. No i ładnie. No i niedaleko mam do tego naginacza. Naganiacza, przepraszam. No, ładna misja. Taka trochę... bez trudu. Well done. You are now a follower of Baphomet. Come to our ritual. The password is the father of understanding. Aha. Trochę nie brzmi, jakby to był templariusz. Nie wiem. 400. Ocenimy wspomnienie. Mnie się podobało. Mało wymagające. Masz jeszcze misję? Byś miał, to wiesz. Byś mnie zawsze wspomógł takimi misjami. Dobra, tu...
Rytuał Baphomet. Aha, czyli to jest ciąg dalszy misji. Okej, no to idziemy tam. Mamy jeszcze sporo czasu. To 15 minut możemy jeszcze wykorzystać na odcinek. Dobra. Fajnie. Ta pierwsza misja była trochę taka świrnięta, a już ta druga lepsza. Zaczekaj, tego złodzieja bym złapał. O, no tu. O, potknął się. To było pięknie. O, no tu do mnie. Już nie sprawi mi tu problemów. Nie martwcie się, no nic się nie martwcie. Dobra, już jesteśmy tutaj. Czekaj, można tu poczytać. Jakiś dokument. Czyli mogą być częściowo templariuszami, bo widzę, że czcili jakiś zakon. Tak, akceptuj i śledź. I've done some research. An ancient cult. Right here. It's all there on the table. Aha. A to już go chyba czytałem. A nie, trzeba teraz odszukać. 200 metrów. Dobra, no to parkour i ruszamy. A powiem wam też, że te misje są naprawdę fajnie rozbudowane i mają różne rodzaje. W sumie to było też na przykład w Black Flagu i trochę w Trójce bodajże. Ale no to już i tak jest naprawdę level wyżej, jeżeli chodzi o rozwój misji. Więc no nic nie mam tu już do dodania. Choć to potem można sprawdzić. Ja tutaj się na razie zajmuję misją, więc żeby nie było. Tak, pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego ciągle asasyna wrzucono, bo to jest moja na razie jakby taka główna seria i nie chciałbym jej za bardzo ulewać. Owszem, też są jeszcze inne serie, które nagrywam, czyli Mordoru wrzucam, jak się tylko da. No nie wiem, czy w tygodniu to będzie możliwe, ale... będę się starał w miarę możliwości. Dobra. Teraz szukamy kultu Baphometa. O, tutaj to można przepędzić znowu. A rzuć tu bębkę, tak żeby to nie trafiła. O. Dobra, udało się, o to mi chodziło. No ja jestem ciekaw, gdzie ten kult Baphometa. A, pewnie tutaj. Ah, a new initiate. We're using the chalices you stole in tonight's ritual. Enter. O, jak się drzwi otworzyły, trochę mnie odepchnęły, ale nie tak bardzo. Dobra. Gdzie ty jesteś? I co ja tu mogę odnaleźć? O! Trzeba teraz zabić kogoś. Kultystów. No dobra, czyli zabijamy templariuszy, którzy wierzą w Baphometa. Welcome to the cult of Baphomet. Czekaj, sprawdzam, czy coś tu mogę ciekawego znaleźć. The revolution is suppressing the cult of Catholics that has for so long suppressed us. He who sows the wares harvests the store keeps making unwelcome advances. That old goat. Ah, szło. Myślę, że nie zabolało. A jakby zabolało, no to... nie moja wina. Tak działa łuk w ostrze. O, koleś miał bombę dymną. Co za ciulek mały. O, tam mamy kolejne cele. O, można zabrać kokardę. Miło. Jak już tu wpadłem, no to pomyślałem, że sobie zbiorę. Dobra. Teraz gdzie są nasze
następne kierunki misji. Opu, tam jest jeden koleś. Można wejść tu? No właśnie, tak za bardzo to nie. Problem. Templars have associated with us for centuries. Trzeba jakoś się schować. Najpierw tak się schować. Nie tak, kurde. O! Idzie, dobra. Dlaczego ty... Nie wiem, ty jesteś rąbnięty. Dobra, idzie tu i tak go zaciukamy. O, no tu. O, no tu. Nie będzie bolało, naprawdę. Okej. O to mi chodziło. Dobra. No i bez kłopotu poszło. Nade mną są moi sojusznicy, ale to już taka mniejsza kwestia. Co ty tu robisz? Już nie będziesz mógł. Sorry. Ale Templar już nie może. Ale się rozpraczył. Jakby ktoś miał mu zaraz czopka wsadzić, dosłownie, jak to określam, tą sytuację jego. Dobra, gdzie są następni? Są nade mną. Tu ostatni cel do zdjęcia. Tylko czy on nie ma swoich ludzi? Lots of attractive. O kurde. How was that? Podejdzie. Tu mamy kolesia, który mnie nie wykrył. How can you tell with these ridiculous? Dobra, odszedł. Czy mogę teraz zająć tym kultystą ostatnim? Poszło. A teraz trzeba uciec. Dobra, już. Pięknie, czosnek. Kurde, no nie mogę. Z niektórych ludzi to ja naprawdę już BK. Cicho. Prawie by mnie zauważono, ale dobra. Rzucić się. Mogłem zrobić podwójne zabójstwo, ale chciałem po prostu. Nie biec za bardzo. Okej, okay, dobra, tak teraz jak stąd uciec. Już tu mam nadzieję, że nie ma templariuszy. O, pewnie tutaj. Zamknąć. Teraz jak stąd wyjść. O, jest ucieczka. Dobra, pięknie. No już uciekamy stąd. Kurde, ale ściny w tym miejscu. No, misja poszła. Łatwo. Ciekawe co dalej. Oznaczymy sobie to na mapie, rzecz jasna. Jak coś by było. Tu jest jakaś tajemnicze morderstwa. A tu? Woskowa robota. Tu mamy kolejną zagadkę Nostradamusa. No właśnie, nic mi nie napisaliście na temat tej zagadki. Co z nią do cholery zrobić? Bo ja już naprawdę brak mi pomysłów, a rozumiem co pisze w tej tekście, tylko w tym tekście, tylko co tu zrobić dokładnie. Dobra, wiecie co? My tu jeszcze może zrobimy tą misję, bo mam wrażenie, że ona jest tutaj o tyle banalna. No, zrobimy to jeszcze. Dzisiaj bardziej misja asasynów. Nie chcę się zamartwić innymi. Dobra. Dobiegniemy sobie tam, no spokojnie. Ciekawe jestem, co tak mi ścina teraz. A, można od niego ukraść coś. Aha. Coś zabiednie. Gdzie w tłumach jest ta misja? Dobra, woskowa robota. Siema. The man who denounced me is furious that I've escaped the guillotine. He sent men to my shop to apprehend me. I dare not return there. Could you please go to my shop and make sure my assistants are safe? And please, please remove that horrid man.
Okej. Okay. Zbadaj warsztat, który jest niedaleko. Okej. Okay. No, już trzeba się tym zająć, bo ja wiem. Ja wiem, że to jest bolesne uczucie być prawie skazanym. Więc trzeba będzie się zająć tym zagrożeniem. Dobra, już niedaleko. Dobra, tylko zbadamy ten warsztat. Patience! That old bard will show up. Pals around with the Aristos then makes their death masks. Somebody's gonna have to make hers. When's she coming back? Come on, speak! She should have been back hours ago. Let us go, we don't know anything. Sure, so you can warn her? Not likely. Nigdy nie. Czekaj, i co mam tu czytać? Z więzienia udało ci się uciec, ale przede mnie uciekniesz. Afiszujesz się swoimi koneksjami, zarejestracją i paradujesz wyperfumowana w kosztownych sukniach, ale ja nigdy nie zapomnę, jak zgardziłaś mną przed laty. Jean Lassard. Wolę czytać po francusku, jeżeli chodzi o te imiona i nazwiska, niż się w błąd wprowadzać. To jest, trzeba im trzem, aż trzem osobom ukraść. Kurwa. Dobra, zbadamy. I teraz co? Odszukaj żona Lasarda. Aha, czyli od nich nic nie trzeba kraść. To dobrze, chyba. No, i jaj tam. Dobra. Możesz, możesz na to drzewko, nie ma problemu. Ło. No, czemu ty nie schodzisz, kiedy ja chcę? Ja nie mogę, trochę takie zrąbane, powiedziałbym. Dobra, trzeba tego Francuza poszukać. No i położyć mu kres. Ja widzę, że on pragnie czyjejś śmierci. No to Arno będzie musiał to samo zrobić. To właśnie z tym, który po prostu komuś źle życzy. Wow. Dobra, i tak to będziemy robić. Nie kombinujmy, nie komplikujmy sobie też sytuacji. Dobra, a zabijemy jeszcze przestępcę. No tak, bo i grzecznie. Ale się tu dzieje. Trzeba przyznać. Takie tłumy, że ta aż choroba. Czekaj. A nie, lepiej się nie wdawać, bo w sumie pisali mnie, ale to są moi. O, już zabiliście, okej. Okay. Dziękować. Dziękować. Myślę, że to jakaś skrzynia, to po prostu tak dla ozdoby to jest. O kurde, ale tu obstawiona straż. Zabij Lesarda. Dobra. Ja bym go najlepiej z pistola zdjął, ale on tam się porusza, więc to jest dla nas teraz utrudnienie. Ale nie, on tu wchodzi. Czekajcie. Niech tylko tu podejdzie. Niech przestanie się ruszać. Poszło, a teraz pieprzem. Ładnie. Oj. Taka misja na szybko. Dlaczego mi się to odpaliło? Hmm? Dobra, oceniamy wspomnienie. No, to była taka najbanalniejsza misja. Dobra, ale chyba coś mi uciekło, nie? Umknęło mnie. Dobra, tu zakończymy odcinek. No, misja, no misje, bo to były w sumie trzy misje. Wyrobiłem się w czasie pół godziny. No i nie było źle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 11 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, jedność, yo!